Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Horizon Zero Dawn. Jesteśmy w południku, przed decydującą bitwą z Hadesem i całym zaćmieniem. W poprzednim odcinku obeszliśmy sobie posterunki, obejrzeliśmy jak to wygląda, pogadaliśmy z napotkanymi znajomymi. Przepraszam. A teraz lecimy do byłego domu Olina. I mamy się tutaj przespać i najprawdopodobniej po przespaniu się uruchomi się Mieszkanie bitwa. Olina sprawia wrażenie pustego. Powinnam iść spać, czy może o czymś zapomniałam? Tak, no powinna się uruchomić bitwa. Rzucimy okiem. Powiem wam, że ja bym zaszedł sobie na dół jeszcze zobaczyć. Może tu jakieś niespodzianki będą. Nie wiem, zupełnie nie wiem dlaczego. Tak mi teraz przyszło do głowy, że a może zajrzę. Ale nic tu nie ma. Dobra. Nic tu nie ma, więc wychodzimy na górę z tego bałaganu. I idziemy do spania jest na górę, tak? Bo chyba, że coś na górze jeszcze będzie, jakieś cudawianki. A może i nie. Nie wygląda, żeby coś miało być. Wygląda, że mamy po prostu iść spać. Dobra. Poczyń więcej przygotowań. Co my tu? Chyba nic nie mamy, nic do przygotowywania. Chyba wszystko mamy. Dobra, trudno. Sprzęt raczej mamy. Wszystko odwiedziliśmy. Dobra. Nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu. Kurżesz zapiał. Co to będzie? Mogłaś spać spokojnie, Elizabeth, niosąc na barkach taki ciężar. Jak dawałeś radę, Rost, po tym jak straciłeś swoją rodzinę? Silence? Jesteś tam? Duchy dzisiaj nie odpowiadają. Okej. Okej. Pani, znaki od zachodu. Król Słońca Awad czeka na ciebie w świątyni. Ulala. Ulala. Morze ogniska gromadzą siły do ataku na bramy miasta. To nie są ogniska. Zatem co? Koniec. A przynajmniej początek końca. Ale jazda. Ja pierdykam, jak z czymś takim walczyć? Tu jest mnóstwo wszystkiego. Ja nie wiem, czy ja będę miał z tym wszystkim walczyć, czy to jak to? To te uśmiercacze? Do armat! Do armat! Już! Na słońce, słuchajcie jej! Zwarci, gotowi! Wszyscy, gotowi do strzału! Armaty je powstrzymają? Zaraz się przekonamy. Nie! Zbierz straż! Wyślij posiłki!
Aloy, nie! Potrzebujemy tych armat! On cię zabije! Nie tym razem! I mam ślad z Hillisem, tak? Dobra. No przecież ruszaj się trochę, co tu się dzieje? No kur... Halo? Co tu się dzieje? Czeka cię tylko wieczna noc. No... Kurna, co tu się dzieje? Ja się nie mogę nic w ogóle... Nic nie mogę zrobić. Ale jazda. Nic nie mogę zrobić. To ty. Dość już mnie irytowałaś. Trzeba było walczyć w kręgu słońca. Co tutaj? Halo, co tutaj mi się wyczynia? Co? Koniec jest nieunikniony. Ja pierdykam. Co tu się wyczynia? Wieczna noc. No tu z Hillisem jest przeprawa, ja pierdzielę. Jeśli nie przestaną strzelać, most nie wytrzyma. Most dłużej nie wytrzyma. No kurna, halo, ruszaj się trochę! Co tu się dzieje? Przeznaczenia. Ale jest ścieżka. Twój los jest przypieczętowany. To niemożliwe.
Ale masakra. Jestem wybrańcem. Nie tak. A co na pierdoły. Koniec. A Hades jest następny. Podziemny cień mnie ocali. Nie mogę. Ła. Dobra. Jest trochę, że tak powiem. Dobra, zbieramy. No kurde. Jak to tak dalej będzie, to ja nie wiem. Tu się trochę pozbierało. Tutaj płomienie są, w sumie mogłem, tylko jak to wam powiem, są takie emocje, to człowiek też tak nie za bardzo myśli, no nie, bo mogłem kulturalnie go siekać przy tych pojemnikach z płomieniem i byłyby większe szanse dla mnie na pokonanie go tak najzwyczajniej w świecie. A ja się kurna tu miatałem jak głupi. Mam już pełno. To zrobimy tak, to tutaj się zregenerujemy. Tak, jeszcze zostało? Okej, jeszcze jeden został, czyli jestem na maksa. Okej, nie jest źle. Zatem lecimy tam na dół. Idź na grań. Dobra, ale jest. Wyłam drzwi. Śmiało proszę. Ognia. Dobra, tu drzwi wyłamane. Tutaj coś, gdzieś, jakoś. I tutaj skrzynia. Wywarta mi zdrowia. Coś jeszcze zostało? Aha, wywar regenerujący, dobra. I tutaj, okej. Za południk! Trzymać linię! Co teraz? Do armaty! Na platformy! Zaczyna się. Lepiej się ruszyć. Troszkę wyżej celować. Teraz jest wściekły. Czas ruszać. Ale to jest dobre. Trzeba przyznać, że to jest dobra broń. Poszło. To zdejmujemy. I lecimy na dół, tak? Chyba trzeba na dół lecieć, no. A tu innej opcji nie widzę. No jeszcze, żeby tylko to zechciało strzelać. Idą od południa! Dobra, tutaj z tego nie było nic, tak? Co my tu mamy dalej? Co my tu mamy dalej teraz? Kogo mam tu... Co tu mam się ten? Dobra, tutaj jest bronia. Bierzemy bronię i lejemy w tamtą stronę, tak? Teraz. Nadchodzą! Czas zostawić to i ruszyć! Thank you.
Uważaj! No, ruszaj, halo! Halo, sklepkiem! No ruszaj się, kur... Co tu się wyczynia? No przecież... No patrz, no, no nic nie zrobi, będzie stała jak wariatka. No przecież, no nie mogę, no po prostu nie mogę. Uwaga od zachodu! Ale powiedzcie mi, co tu się w ogóle dzieje? Ja nie ogarniam, co tu się dzieje teraz. Tata na... Trzeba się stoi jak głupia. No patrz, no i się nie ruszy! A zesz! No ruszaj się, ja pierdykam! No patrz, no... No patrz, no, no nie... Nie, będzie kurna... Będzie stała... Będzie w miejscu stała. Matko, jak to strasznie długo trwa, zanim ona cokolwiek zrobi. Sprawiłam go. Śmierdzasz, otwiera ogień. Dobra. Czemu ja nie mogę stąd wyjść? Ja muszę tu stać. Ja muszę tu stać, bo przecież to jest jakieś szaleństwo. Nie mogę się stąd nigdzie ruszyć. Się szykować. Kurze, zapią, do czego ja się mam szykować, jak tu nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. No nie ogarniam tego całego bałaganu. No, broń grani, no... Uwaga! Jestem... Zachód! Tam coś jest. Dobra, trzeba takimi szybkimi, krótkimi seriami trzeba tu. Mamy jeszcze. Dora, uważaj! Nie w tej chwili, kurde. Jastrząb błysk, jasny gwint, co tu się dzieje? Ale jest miazga. No patrz, jak to się wolno rusza. Nie da. A może?
No przecież... Zbierz się do czegoś. Nie, no, no po prostu nie, no po prostu nie. No kur... I się nie, no nie ruszy się, nie, ona będzie stała jak środka Marysia, no. No przecież, no nie! Ona stoi i się zastanawia, co ma ze sobą zrobić, a w tym czasie ci mnie leją! No, zobacz, no, no nie, no po prostu nie, ona stoi! Ona stoi i myśli! No kurwa rzesz! No nie, no to jest nie do odernięcia, ja, no nie mogę zrobić nic! Nie mogę zrobić nic, ja stoję i się... No patrz, no! No nie, no przecież to jest... Nie, nie, to jest... To jest jakieś szaleństwo, naprawdę to jest jakieś szaleństwo. No przecież... No to jest para... No, no nie do ogarnięcia, kompletnie nie do ogarnięcia. Tu zostań! Może chwilę da? Czy nie da? Nie da, no coś tu się dzieje. Kto mnie znowu z boku atakuje? No przecież jest miazga. Miazga jest totalna. No tu się nie da zrobić nic. Ja nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie zrobić nic. No nie no! Ja sobie stoję i... I nagle ginę, no! Sobie rekreacyjnie ginę, po prostu dla samego faktu ginięcia. Dobra, tu jest zabity kurna ten, ale i co z tego, że on jest zabity, jak ja nic? Nic? No bronię grani, no przecież. A czego mam bronić? Lecznicze zdrowodziele, to się przyda. O ludzie, o ludzie. Plusem fajnym tej broni jest to, że amunicja się nie kończy, tylko można strzelać i strzelać i cały czas jest i ten. Dobra, zabita. Co dalej?
Nie mówcie, że koniec. Nie, no to nie jest koniec, bo cały czas idą. No to jest... Miazga straszliwa. Ulala. Co tutaj się wyczynia? Aloy! 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 Na wszechmatkę, żyjesz? Myślałem, że cię zabili. Reszta? Czy oni... Nie, nie. Ranni, ale w większości żywi. Maszyny spaliły wioskę, ale parły dalej, kierownąc to coś ze sobą. Znajdź kryjówkę. Ja... muszę iść. No i co teraz? Życie. Podążaj szlakiem zniszczenia. Ja pierdykam. Jak my tu stoimy? Trzeba się zaopatrzyć. Ten. Kurde, płomieni mamy stosunkowo niewiele, bo mamy tylko stówkę. Będzie ciężko. Będzie ciężko, wam powiem. Poświetl ścieżkę. Jak to tu wygląda? Dobra, no lecimy. To jacyś ranni. Dobra, skrzynie. Płomienie, dobrze. Każdy sztuk płomienia się liczy. Każdy sztuk płomienia się liczy. Co to było? Tutaj co to naszych widać przed nami. Ściągniemy ich! Spójrzcie na prawdziwe słońce, demony cienia! Przenieś walkę do Iglic. Południk się utrzyma, albo moje znaki honoru nic nie znaczą. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj coś można znaleźć? Jakieś skrzynie? Chyba nie, ciężko powiedzieć. Kurze, zapiał. Tam mamy iść, tak? Wychodzi na to, że tędy mamy iść, przez tą wodę. Idź do Iglicy i powstrzymaj Hadesa. Ja pierdykam, co to tu będzie teraz. Tak może po cichaczu lekko? Tutaj są... co to jest? Ziemiarze. Jeszcze całkiem nie opadłam z sił. Zasłużyłam na to. Na lód i śnieg. Panów, nie tchórzmy. Przed wyzwaniem. Dobra, tutaj się udało. Zbieramy co się da. Bo tu się każdy zapis przyda. Tutaj jest lecznicze. A torba na leki pełna. Łe, to luz. To fajnie. Skrzynia. Ale szybciej trochę, ludzie. Jak to... A to tam mam iść. Dobra, czekajcie, bo tutaj jeszcze jakieś skrzynie będą. Marszczyn. Marszczyn można zebrać. Nie, jaj. To co my tu mamy? Korzeń z kazieliny to niekoniecznie. Ale marszczyn... marszczynu można troszeczkę sobie zebrać. Korzeń prażynu, bleble, marszczyn. Nazbieramy troszeczkę. Moment, ja nie wiem, tego marszczynu mamy. Dobra, marszczynu trochę mamy. Ale teraz i tak będziemy zużywali dużo wszystkiego, więc... więc nawet... aha, bo torba na leki pełna.
Dobra, ale jest siekanina. Ale emocje. Ja się troszeczkę uniosłem i chyba trochę za głośno krzyczałem. No ale cóż. Także widzicie, jakie są emocje. Dobra. Łomatko. Zaczęło się. Hades zaczął nadawać. Kurno, za późno, tak? No nie. No nie. I teraz co? Teraz kurna wszystkie maszyny. Nie, no to przecież. I co ja mam z tym zrobić? Ja pierdzielę, no to teraz już jest pozamiatane. No pozamiatane. W dalszym ciągu mam tam iść, tak? To znaczy, że przedarł się przez obrońców. To chyba tutaj. Strażnicy Elenda. Muszę się tam dostać. No dobra, to idziemy w takim układzie tędy. No bo i nigdzie indziej się nie da. Tylko pytanie... Ojojoj! Dobrze, że zdążyłem zareagować. No nie rusz się! Halo, co tu mi teraz? Łatwo. Muszę dać z siebie wszystko. Aha, to no okej. Okay. No dobra, dawaj z siebie wszystko, Aloy. Kurze, zapiał. Tu, tędy? Czy gdzie? Ja dobrze idę? Chodzi na to, że dobrze idę. Tylko pytanie... Tutaj. Co tam jest? Nasi, dobra. Nasi? Aloy! To Aloy! No, to widać. Sądziliśmy, że padłaś na grani. Nie, grań padła na mnie. Słuchaj, nie zostało wiele czasu. Muszę stawić czoło Hadesowi. Nie sama. To moja walka. Nie mogę was prosić o pomoc. I tak mieliśmy zaatakować, nie? Tak. Drost i Sokół, ruszamy. Powinnam. No dobra. Ostatnie zaopatrzenie. Ostatnie zaopatrzenie. No. Wywar wigoru, wywar pełni zdrowia. Aha, co zostało? Został wywar wigoru. Dobra, trudno. I co? Idź do iglicy. Na górę gdzieś tam. Ale gdzie? Tędy? Ja nie wiem. Nie wiem gdzie. Zgaduję w tej chwili. No mam iść tam, ale to nie tędy. Dobra, tutaj zejdziemy na dół w takim układzie. To trzeba się tutaj jakoś wspiąć, tak? Tutaj, okej. Okay. Halo, hop do góry. Hop, hop do góry. No to teraz będzie. Teraz będzie. Są płomienie. Dzielę, jak? Co tutaj zrobić? No i koniec, nie ma odwrotu. Przybycie istoty zostało przewidziane. Istota nie przerwie transmisji. A co teraz? Przeciwnie, wyliczenia są dokładne. Obecność istoty została uwzględniona. No dobra.
No i teraz kurna ludowym sprzętem walka z uświercaczem, tak? Masakra. Jak mam kurna sprzętem marki ludowej pokonać takiego potwora? No przecież będzie mi zasłaniał drogę ucieczki, no. Tak się troszeczkę ruszała, byłoby wskazane i byłoby miło. Zobaczymy w ten sposób. Aloy! Uważaj na uświercacza! A, zaczyna się! No przecież on już był prawie że do zera ściągnięty i to. Ruszaj! Ja... No ej, co ty mi tu robisz? Dlaczego? Kurwa, co tu się dzieje? No patrz, no przecież ja strzelam, a on se robi, a ona se robi coś w ogóle innego. Nie, tutaj, kurwa. No gdzie? No gdzie? Przecież... Mamy coraz mniej czasu. Nie no, no, no nie no, po prostu... No przecież, no przecież, no, no nie, no! A to jest jeszcze kurde na czas! A ja mu nic nie mogę zrobić! Przecież te obrażenia są tak symboliczne, że to się w głowie nie mieści. Prowadził posiłki. Najpierw za... Czekaj, no... No gdzie? Gdzie to jest? Halo! No przecież to jest jakiś cyrk! Zwiększyć agresję. Nie dają za wygraną. Kurwa, no ja to...
Ja tu nie wiem w ogóle, co się dzieje dookoła. Potrzebuję pomocy! Pomożemy ci z tym! Ja celuję w jedną stronę, a celowanie mi leci w inną stronę w ogóle. Ja celuję w jedną stronę, a ona mi się obraca gdzieś. I od zera. Uważaj, Aloy! Więcej maszyn! Nie mogę nas więcej maszyn? Gdzie więcej maszyn? Jeszcze, żeby mi to działało cokolwiek tutaj. No przecież ja pierdykam! No to jest komedia. No ja steruję w jedną stronę, a ona się przemieszcza gdzieś zupełnie w innym kierunku. No parodia w ogóle gry. No nie mogę, no przecież to jest... Powaliliśmy ostatnią skażoną maszynę. To było skażonego coś, ale tu by mi się przydała broń z tego... bo to był chyba niszczyciel. Zlikwidować. Uśmiercacz! Koncentruję się na tobie! No wiem, że uświęcać jasnej cholery. Też mi sensacja. Pozwólcie, by Hades nas spowalnił. Kurwa, no nie mogę, no po prostu nie mogę. No po prostu nie mogę. No przecież, gdzie mi to leci? Tracę tylko amunicję. Nie mam promieni. Koniec, jest po grze, bo nie mam produktów do produkcji broni. Koniec, jest po grze. Widziałem tylu maszyn! Skupcie się na nowych maszynach! No nie, no przecież... Halo, ale ty się ruszaj trochę! Nie, jest po grze, ja nie mam produktów... Nie mam surowców do produkcji broni. Nadać priorytet tej istocie. Uważaj, Aloy! Kolejny wróg! A tutaj coś jest. Dobra, jest jakieś działko. Mam go! Nareszcie jest jakieś działko.
Wyciągniemy jednego z ciebie. Nieźle strzelasz. Przejdziemy przez to, Ejlo. Koniec, i powód. Nie pomrzę. Nie pokonam, bo nie mam surowców do produkcji broni. Nie mam surowców do produkcji broni. No nie pokonam. Nie mam surowców do produkcji broni. Nie działa tak, jak bym sobie życzył. Nie ma szans, żebym go pokonał. Co tutaj? No i stoi jak się od kamerysza. No kurwa, co tu się dzieje? Jeszcze, żeby mi to działało, to chociaż cokolwiek. Działają strzały, powiedzmy, jako tako. Jako tako działają strzały. Jak brak amunicji, serio? No przecież... To jest makaka. Mam wolną drogę. Śmiercacz padł! Dobra nasza! O matko! No... I co teraz? Szybko, zanim dotrze do nas, że to kompletnie bez sensu.
Kasuj Hadesa. Alfa 1. Główne obejście aktywowane. Kasowanie protokołu wyginięcia. Wygląda, że się udało, ale jest co, ale co się na kurwiałem, to moje, no nie? Ale dzidę zabierz ty. W końcu dzida twoja. Masakra. Okej, okay, udało się przejść, ale... Tak, nie do końca... Nie do końca wiem, jakim cudem. Dobrze. No udało się. No udało się. Integralność danych naprawiona, dzielnik Gai. W porządku. Przepraszam. Gdzie skończyłam? Opowiadałaś historię. A, tak, więc... Jak mówiłam, to był zestaw, mały elektronik, ale podpięłam kable do akumulatora, no i trawa zapłonęła. A potem rosnąca obok wysoka sosna też stanęła w płomieniach. Miała może 100 lat. Pytanie. Ile miałaś lat? 6. Szczęśliwie mama była w domu. I szybko wezwała straż pożarną, a potem zabrała mnie na trawnik i pokazała martwe ptaszki, bo na drzewie były gniazda. Pytanie. Jak się czułaś? Nie wiem. Krzyczałam, że mnie to nie obchodzi. Wtedy mama ujęła moją... Pytanie. Co powiedziała? Że musi mnie to obchodzić. Powiedziała... Elizabeth, bycie mądrą nic nie znaczy, jeśli nie uczynisz świata lepszym. Twój intelekt musi służyć czemuś dobremu. Służyć życiu, nie śmierci. Często wspominasz o matce, ale sama nie masz dzieci. Zabrakło mi czasu. Chyba dobrze się złożyło. A gdybyś je miała, Elizabeth, czego byś dla niego lub dla niej chciała? Chyba chciałabym, żeby ona była ciekawa. Uparta, nawet niepowstrzymana, ale na tyle współczująca, by uleczyć świat. Choć troszkę.
Ale numer. Czyli Elizabeth Sobek nie zginęła tam w tych bunkrach. Udało jej się jakoś przedostać tutaj do... w rodzinne strony, tak? Tak by z tego wynikało. W każdym razie, to by było na tyle. Pora na sen. Przyjemnych snów, Elizabeth. Dziękuję. No to do jutra. Okej, okay, i teraz co? A, i teraz już koniec. I teraz już koniec. No wam powiem, że trochę się nawściekałem. Ale gra generalnie super, świetnie zrobiona. Oczywiście od strony technicznej pewne uwagi bym miał, bo celowanie trochę działało jak chciało. I momentami wczytywanie różnych poszczególnych rzeczy też jakby nie do końca funkcjonowało, ale generalnie no powiedzmy, że dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o fabułę, no to fabuła kapitalna, świetnie poukładana, świetnie zorganizowana, szokująca momentami, ale szokująca raczej w taki pozytywny sposób, bo jakby, no, pytanie też, ile osób zdaje sobie sprawę z tego, że my tak na dobrą sprawę nie zmierzamy w dobrą stronę, jeżeli chodzi o naszą cywilizację i może być krucho. No i nic, ja się jeszcze porozkoszuję tymi wszystkimi tutaj napisami. Wam dziękuję za wspólną podróż, za wspólne przeżywanie. Mam nadzieję, że przeżyliście moje wrzaski, że wytrzymaliście to. No i zapraszam oczywiście na kolejne gry, które będą na moim kanale. A tymczasem żegnam się z wami. Zobaczymy, jak długo będą tutaj jeszcze... jak długo wytrzyma mi nagrywanie. Przetrzymam do końca. Z wami się żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Przyjacielu. Pamiętasz mnie? Mamy wciąż tyle do omówienia. Tyle rzeczy zataiłeś. Twoi panowie na przykład, którzy przebudzili cię sygnałem. Wiedza to potęga, prawda? Cóż, zacznijmy. Thank you.